Ej, a pamiętasz 2020? No. To był chujowy rok. Proszę Państwa, teraz przed Wami perła Białegostoku, chluba Podlasia, tytan wschodu, Mieszko Minkiewicz, wielkie brawa dla niego! Siema, dzięki, dziękuję bardzo. Michał Kutek, dajcie mu brawa! Co za koleś. Michał Kutek. Ej, w ogóle, nie wiem, czy też to zauważyliście, ale czy Michał Kutek nie przypomina wam trochę Spidermana? Gdyby zamiast pająka ugryzł go, kurwa, bezdomny? Coś w tym jest. Cześć Białystok, bardzo się cieszę, że przyszliście, to jest dla nas bardzo ważne. My już jesteśmy w trasie któryś dzień i ludzie czasami się boją przychodzić. Naprawdę, graliśmy w Warszawie, ludzie się bali, graliśmy w Poznaniu, ludzie się bali, graliśmy, kurwa, w Sejnach się nie bali, przyszło całe miasto. 10 osób było, ale rozjebaliśmy. Na 5 osób też można i łatwiej złapać kontakt wzrokowy. Ja nie będę wam pierdolił. Ja od początku tego roku wiedziałem, że ten rok będzie spierdolony. Znaki były wszędzie. Trzeba było tylko umieć czytać je. W styczniu poszedłem do fryzjera, to mnie dziabnął nożyczkami w oko. I jeszcze to chuj perfidny wycenił na 2 zł rabatu. Mówi się, że każdy człowiek ma swoją wartość. Ja znam już, dziękuję. W lutym też był znak. W lutym podpisałem umowę z menadżerem. Tak, mam menadżera teraz. Zajebiste grania załatwia, jak w tych Sejnach właśnie. Super chłopak, naprawdę. I podpisujemy w lutym tę umowę i on mi podaje rękę nad tą umową i mówi: no Mieszko, to będzie twój rok. I już mnie tknęło, kurwa. Ja już wiedziałem wtedy, ale z wrodzonym optymizmem mu tę rękę podaję i mówię: nie Bartku, to będzie nasz rok. Ten pyta, skąd wiem, a ja mówię: a widzisz, bo są w nim 2 zera, kurwa. Mogłem wykrakać. Nie, naprawdę, żeby nie było, menadżer jest spoko, jest słowny chłopak, naprawdę, bo obiecywał, że będę miał więcej grań. I co? Gramy teraz 4 razy 1 termin, więc super chłopak, naprawdę. Słowny, słowny, dajcie mu brawa, jak najbardziej. Ja mam takie wrażenie, że ten rok się spierdolił z pierwszą sekundą nowego roku, nie? Bo pamiętacie Sylwestra? Nie. No ja też nie. Czyli było dobrze, nie? Ale pamiętam, że grałem w Warszawie, w Palladium, to jest taki teatr bardzo duży dla 600 osób na widowni. Ja myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem. Że już teraz tylko takie grania będą, że po prostu wow, te reakcje, super. Wybiła północ, schodzę, dzwoni telefon, patrzę, ojciec. Więc odbieram, a ojciec mówi: hej, synu, widzisz, można? Można się wyrwać z Białegostoku? Można coś osiągnąć? Można bawić ludzi w Sylwestra? To mówię: dzięki, tato. A ten: co, też oglądasz Zenka w Zakopanym? Zenek to, kurwa, ma dobry rok jebany, co? Wirus, nie wirus, napierdala, kurwa. Naprawdę, Zenek ma teraz taki boom w Polsce jak Wiedźmin na świecie. A Wiedźmin to przecież główny towar eksportowy Polaków. Nie licząc, no, samych Polaków. Nie, naprawdę, wszyscy kochają Zenka. Ja mam takiego kumpla, który mówi: no, może trochę gówniany ten Zenek, ale przynajmniej Polak. O. Ciężko się z nim kłócić, powiem wam, że... Ja mu mówię: stary, zdajesz sobie sprawę, że jest cała masa mniej gównianych Polaków. On mówi: nie, to nie są prawdziwi Polacy. Koleś cierpi na deficyt prawdziwych Polaków. Nawet prawdziwi wieszczowie narodowi są dla niego zbyt antypolscy, bo jeden pisał, że jego ojczyzną jest Litwa, a drugi jest, kurwa, Słowacki. Jego słowa. Tak stwierdziłem: kurde, może coś w tym jest, bo Zenek nikogo nie obraża, Zenek miły, przyjazny. A jakby tak pisać żarty, jak Zenek piosenki? Jak się nazywa impreza w nowym domu Zenka? Parapetówka. Proste działa. Albo tak, i przychodzi Zenek do okulisty i okulista mu każe zasłonić oko i czytać litery z tablicy. No to Zenek czyta: o, a. A okulista mówi: no albo pana pojebało, albo ja przez te oczy oszalałem. Kurwa, napisać taką godzinę, jeszcze mam 2 miesiące do Sylwestra, może mnie wezmą, nie? Ja dumny jestem z tych żartów, naprawdę, bo ten o parapetówce to nawet miałem okazję powiedzieć Zenkowi. Ale nie zrozumiał. No, może kiedyś. Nie, naprawdę, ja mam wrażenie, że wszyscy trochę oszaleli. Niekoniecznie przez Zenka, przez kurwa ten lockdown, nie? To jest jednak wyjątkowe wydarzenie. Ludzie się nie spotykali na skalę, nie spotykali. Jak się za dużo siedzi na dupie, to głupie pomysły do głowy przychodzą. Ja wiem, ja dostawałem różne wiadomości od ludzi. Pisali mi na fanpage'a. Bardzo dziwne. Raz mi koleś napisał: śnił mi się pan wciągający kokainę. Co to jest? Pytanie? Propozycja? Odpisałem mu: no, niezbadane są ścieżki pana. A ten odpisał: dziękuję. Naprawdę. I miałem numer telefonu podany przez chwilę, już nie mam. Kiedyś odebrałem telefon, patrzę, nieznany numer, odbieram: halo, czy to Mieszko Minkiewicz? Ja mówię: tak. Tu Henryk Sienkiewicz. I się rozłączę. Cały ten lockdown do wyjebania był, naprawdę. Ja wiem, bo ja też gówno robiłem. Ja siedziałem z żoną 4 miesiące w domu. Ja nigdy z żoną nie siedziałem 4 miesiące. Ja nie wiem, czy to dobrze. My mieliśmy taki nieformalny konkurs na to, kto był przytek w pierdolę. Żona wygrała, ale ledwo. To był taki chujoczas. My tam sobie siedzieliśmy, każdy przed swoim komputerem, każdy sobie grał swoją grę, ewentualnie pracował i tylko raz na jakiś czas ktoś się odwracał, żeby powiedzieć jakąś mądrość albo zadać pytanie. Któregoś wieczora żona się odwraca i pyta: ej, jakie jest najdziwniejsze pierdnięcie, jakie w życiu słyszałeś? My jesteśmy 11 lat razem. Ja nie sądziłem, że ona mnie zagnie jeszcze kiedyś. Ja musiałem sobie całe życie przeskrolować, wyprostować zwoje mózgowe i znalazłem, jest. Białostocka Komunikacja Miejska, 2003 rok. I mówię jej: tak, słyszałem kiedyś w autobusie, facet się tak spierdział, jak się otwiera drzwi w Diablo. Budzą się wspomnienia, co? A właśnie żona nie kumała. Tak mówię: wiesz, o co chodzi? Ona mówi: nie. To czekaj, mówię, zaraz ci puszczę. Ona mówi: ale nie ma internetu. Ja mówię: nie trzeba. Nie, naprawdę. I jakby doję ten temat dalej, nie? Bo pytam: skoro ty pytasz, to pewnie masz jakieś swoje. Ona mówi: mam. No. Mówi, że jak była w podstawówce, to jej kolega się spierdział na lekcji. I było mu tak głupio, że próbował to wywąchać. Ja w tym momencie stwierdziłem: nie, pora kurwa jakąś książkę przeczytać. Więc wstaję, wychodzę z pokoju, idę do przedpokoju, tam mamy regał, stoją książki zakurzone, jedna cegła taka szczególna, Księgi Jakubowe. O, co ja myślę, no, Olgo Tokarczuk, tyle lat się mijaliśmy. Jak nie w czasie jebanej pandemii, to chyba nigdy. No i kurwa nigdy. Żeby nie było. Ja naprawdę próbowałem. 4 strony przeczytałem. 4 strony, ale potem jedyne, co miałem w głowie, to: kurwa, da się tego pierda wywąchać, czy nie? Do tej pory nie wiem. Co gorsza, teraz gdzieś widzę Olgę Tokarczuk w księgarni. Zgadnijcie, o czym myślę. I wracam, a żona ma kolejne pytanie. Pyta: o czym myślisz w czasie seksu? O kurwa. To jest trudne pytanie. Wiecie, mówi się, że faceci myślą chujem. To nieprawda. Myślimy głową, ale chuj też ma uczucie. No dowód historia. Ja jestem komikiem, jeżdżę po kraju, mam występy, żywiołowe reakcje. Zdarza się, że po występach są napalone fanki. Się nie śmiejcie. Są małe miasta. W Sejnach jestem królem, kurwa. No dobra, były 2 takie sytuacje, z czego jedna prawdziwa. Była jedna taka sytuacja, okej? Przyszła dziewczyna, bardzo ładna, po występie chciała zdjęcie. Tak mówi: ej, nie chciałbyś sobie ze mną zrobić zdjęcia? A mówię: nie, ale ty byś chciała. No dobra, to wymyśliłem akurat. Ale przyszła i chciała zdjęcie, nie? Więc robimy jedno, drugie i przysięgam, to jest prawdziwe, na 3. zdjęciu mi kurwa język do gardła włożyła. Przysięgam! Przysięgam! Ja byłem w szoku, ale potem stwierdziłem: a w sumie co ja poradzę? Co ja poradzę, że większość komików w kraju takie pizdy z mordy. No taki Kutek to był kiedyś blisko trójkąta, ale go stary z pokoju wyjebał. Ale wtedy mózg mi się włącza, przypomina, masz żonę, debilu, to odsuwam ją, mówię, co ty robisz, kobieto? Nie słuchałaś mojego programu, cały czas o żonie pierdolę, wiesz, gdzie ty mnie możesz pocałować? Garderobie. No nie, jestem porządnym człowiekiem, mózg mi mówi nie, to mówię nie. I w sercu czułem ulgę, ale w jądrach żal. Bo chuj ma uczucia, potwierdzone. Dziękuję bardzo. Jak żona mi zadała to pytanie, o czym myślisz w czasie seksu? Kurde, to jest trudne. Ja stwierdziłem, że jedyne, co się dzieje w mózgu faceta w czasie seksu, to jest taki ciągłe przybijanie sobie piątek, nie? Że to jest taki udało się, już po wszystkim. I mówię o tym żonie i żona mówi, a widzisz, to jest bardzo ciekawe, mózg kobiety działa inaczej. Mózg kobiety w czasie seksu to jest jak 100 otwartych kart w Firefoxie. No to ja pytam, co to znaczy? Ona mówi, no my mamy bardzo dużo myśli w głowie i strasznie się boimy, że sobie coś pomyślimy. Ja mówię, kochanie, może przykładem jednak spróbuję. To ona mówi, dobra, to najprościej jak się da. Wyobraź sobie, że mamy seks. Ja mówię, nie mam z tym problemu. No i ona mówi tak, to wtedy w czasie seksu mój mózg robi coś takiego i mi pokazuje, jak mózg robi. Mózg robi tak. O, seks, miło, dobrze, seks, dobrze, miło, seks, fajny seks, o, kurwa, czy zamknęłam drzwi? Ja pierdolę, zamknęłam, nie zamknęłam, on miał zamknąć, zapomniałem, on miał zamknąć, o, on zapomniał, ja pierdolę, o wszystkim zapomina, zapomniał o rodzinach mojego ojca, zapomniał, o wszystkim, nie myśl o ojcu, nie myśl teraz o ojcu, teraz nie o ojcu, teraz jest seks, kurwa, przestań myśleć o ojcu, ja pierdolę, przestań myśleć o wąsie ojca, przestań, kurde, myślisz, przestań myśleć, nie myśl, myśl o kutasie, kutas, jebie, kutas, mój szef to kutas, kurwa, pity niewypełnione, ja pierdolę. Przykład dobry, nie? I ja jej mówię, wow! Nie wiedziałem, że to tak działa. I ona pyta, ty tak nie masz? Mówię, nie. I pyta, żadnej myśli nie masz? Nie, żadnej. Chociaż w sumie, jak tak pytasz, to w sumie czasami myślę o twojej matce, jak chcę dłużej wytrzymać. Od tego momentu każde moje zdanie było gorsze od poprzedniego. Ja już zdałem sobie sprawę, że coś źle pierdolnąłem, zacząłem się tłumaczyć, było coraz gorzej. Mówię, nie, kochanie, to źle zabrzmiało, okrutnie, naprawdę, przepraszam, to nie tak, znaczy to trochę prawda, ale... To tak, wiesz, faceci mają różne myśli, co sobie tam projekcje robią w głowie w czasie seksu, żeby on trwał dłużej, to są różne myśli, po prostu twoja matka jest z nich najlepsza. O kurwa, ja pierdolę. Ale to naprawdę nie jest takie straszne, jak się wydaje. Po prostu my się czasami ruchamy, ja sobie wyobrażam, że ona stoi w drzwiach i patrzy, nie? Tam w jakieś rozmowy w nią wchodzę w głowie, Pani Tereso, niech pani idzie, Nie, to prawdziwe imię muszę zmienić. Pani Grażyno. Pani Grażyno, niech pani idzie, ona stoi z garnkiem zazwyczaj. A nie chcecie tu racuchów? Nie, pani Grażyno, naprawdę nie w tym momencie. A wy do mnie w ogóle nie dzwonicie ostatnio, nie? Pani Grażyno, naprawdę, pani Grażyno, nie teraz. Co, pani Grażyno, 2 lata po ślubie? Mów mi, mamo. To jest kolejny winus COVID-a. Za dużo było, kurwa, czasu na rozmowy. Można naprawdę było sobie rozjebać małżeństwo. Było dużo rozwodów właśnie z tego powodu. Niesamowite. Ja się długo zastanawiałem, czy COVID miał jakieś plusy. Na wczesnym etapie epidemii myślałem, że tak, że na przykład, że w autobusach będzie mniej ludzi. A COVID jakby to usłyszał, kurwa. Ręce zatarł i mówi, zróbmy tak, żeby ludzi było tyle samo, ale miejsc połowa. To jest dramat, kurwa, przecież co się dzieje. My już trochę jeździmy z kolegami, teraz byliśmy w tej trasie, jeszcze pociągami jeździliśmy. Kurwa mać, skąd się ci ludzie biorą? Jest ich od cholery. Dystans społeczny? Jaki tam, kurwa, dystans? Wszyscy napchani. Jechałem ostatnio pociągiem, tak był wypchany, że musiałem siedzieć na podłodze w korytarzu. Ludzie nade mną przechodzili, przysięgam, pierdzieli specjalnie. I przychodzi konduktor, prosi o bilet, ja mu daję. A on mówi, hola, hola, pan ma bilet na 2. klasę. Ja mu mówię, kurwa, siedzę na podłodze. A ten mówi, tak, na podłodze 1. klasy. No to już szokuje mnie. Innym razem jadę Pendolino i podobna sytuacja. Przychodzi konduktor, chce bilet, ja mu daję, on mówi hola, hola. Pan nie słyszał o weekendowych, są 50 zł tańsze, pan przepłacił. Ja mówię, nikt mi nie powiedział. A widzi pan, trzeba umieć śledzić promocję. Czyli pan mi mówi, że jestem nie dość, że stratny, to jeszcze głupi, tak? No nie, mówię, że pan nie umie śledzić, bo pan jest głupi. Naprawdę, kurwa? To ja źle śledzę promocję? Szczególnie, kurwa, te ich darmowe Wi-Fi w Pendolino. 2 godziny śledziłem i nic. Ja stwierdziłem, nie ma w tym kraju pociągu, który by mnie nie wkurwiał. I ostatnio jechałem do Poznania, pociąg Intercity Mieszko. Czym mnie zaskoczył polskie koleje państwowe? I co, przychodzę na dworzec, patrzę, tłum ludzi, pytam, co się dzieje? Jakiś koleś mówi, Mieszko jest opóźniony. Oni to kurwa specjalnie robią. Ja zacząłem się bardziej przygotowywać do podróży pociągami, nie? Zacząłem kupować bilety przez internet. To jest gwarancja, że usiądziesz, w teorii. Bo kupiłem ostatnio, wydrukowałem, nawet zapamiętałem. Wagon 4, miejsce 98. Co? Przychodzę, jest wagon 4, nie ma w nim miejsc od 96 do 100. Po prostu kurwa nie ma. Nie, że się skończyła numeracja. Są do 96, od 100 w górę. Ktoś zajebał pół przedziału. Zamiast tego mam miejsce, kurwa, w klubie poszukiwaczy miejsc. Elitarna instytucja, 4-osobowa, z siedzibą na korytarzu, kurwa. W klubie jestem tak, ja... Facet z wędką jakiś i 2 Hiszpanki. I po gościu z wędką widziałem, to jest weteran. On swoje pociągami przejeździł, nie pierwsza taka sytuacja. Wziął plecak, otworzył, miał ten trójnok wędkarski, sobie rozstawił, siedzi wyjebane. Z tą wędką, kurwa, jak skrzat taki. Ale dla Hiszpanek nowa sytuacja. Pierwszy raz w Polsce, od razu takie gówno. Stwierdziły, że poprosił o pomoc mnie. No ja się staram pomagać ludziom. Więc pytam, czy czytały Harry'ego Pottera? One mówią, że tak, na co ja... So it works just like platform 9 3/4. Pokazuję ten kawałek ścianki. One tak patrzą, nie? Pewnie. Jedna palcem próbuje. Ja mówię, no, you need to believe. I się w ścianę wjebałem. To był błąd. Facet z wędką się nawet śmiał. I bolało, ale się okazało, że swój chłop jednak, bo jak nie wziął tę wędkę, jak w tę ściankę też nie przypierdolił. Hiszpanki się odwracają, zszokowane, a on im mówi alohomora. To jest akurat fajna rzecz w pociągach polskich. Zawsze można spotkać zjeba, nie? To kwiat narodu podróżuje. Pamiętam, kurde, w zeszłym roku jeszcze jechałem, jeszcze przed COVID-em, wracałem z nadmorza, jechał ze mną w przedziale gruby ojciec i gruby syn. O, widać, to samo DNA. Szczególnie dzieciak. Jeden z tych, że jak ojciec zabiera do Maka, to może spokojnie kupić Happy Meala bez zabawki, bo gnojek się będzie dobrze kanapką bawił. Ja wiem, ja też tak miałem. Jeszcze się okazało, że ojciec sadysta, bo wracali, mieli plecaki i mieli paczkę chipsów, co się nie zmieściła do plecaków, to ojciec dał ją do trzymania synowi i zabronił otwierać przez 300 kilometrów. Kurwa, nie ma w tym kraju takiej siłowni, gdzie by ten gnojek się bardziej spocił. Ja widziałem to cierpienie na twarzy. On siedzi, ściska tę paczkę, tu mu spływa pot, on patrzy na ojca błagalnie, a ojciec mówi nie, to dla mamy. Czajcie, to był prezent. Gdzieś w Polsce będzie rozmowa. O, wróciliście z wakacji, co mi przywieźliście? Czekaj, Grażyna, spodoba ci się, kurwa, patrz! Lejsy! Słone jak bałty. Nie mógł pilnować też dzieciaka całą drogę, nie? Więc w pewnym momencie poszedł do kibla. Wtedy do przedziału wolność padła. Jedno spojrzenie na twarz dzieciaka, ja wiedziałem, on będzie wpierdalał. Nie ma siły, która go powstrzyma. Patrz tak żarłocznie, kurwa, na tę paczkę i nagle odrywa od niej wzrok, patrzy mi prosto w oczy. I nie przerywając, nie mrugając, rozrywa powoli tę paczkę. Ja już w tym momencie mówię, dobra, kurwa, nie mieszaj mnie w swoje gówno, napierdolę, prawda? Jeszcze mnie by wiewał, nie? I on widział, że nie ma we mnie wroga, więc zaczął wpierdalać. Boże, jak on pięknie wpierdalał. Jak dyscyplina olimpijska, tą rączką jak hantelkiem, góra, dół, tutaj dopycha, kurde. Zdążył zjeść połowę, ojciec wraca, to schował, ale ojciec nie jest głupi. Patrzy, wszędzie okruszki. Dziecko jakby tłustsze. I tak znalazł tę paczkę i z takim rozczarowaniem patrzy na paczkę, na syna, na paczkę i tak mówi, o, nieładnie, nieładnie. Po czym razem wpierdalają. Matka w domu głodna będzie. No niesamowite. Ja uwielbiam tych ludzi podglądać. W samolotach też lubię, chociaż tam jest inna atmosfera niż w pociągach. W samolotach jest tak z jednej strony nudno w opór, a z drugiej strony tak wszyscy siedzą, się zastanawiają, kurwa, czy się nie rozpierdoli. Nerwowo jest, inaczej. Jak ostatnio leciałem, 5 godzin lotu, to tak się trochę denerwowałem i nie ma internetu w samolocie, więc sobie musiałem scrollować myśli. Co tu robić? Co z tą nudą zrobić? Czy są jakieś sposoby? I przypomniałem sobie, że kiedyś przeczytałem w internecie, że jest podobno coś takiego, że jak zaczniesz panikować na pokładzie samolotu, to dadzą ci whisky, żebyś się uspokoił. I tak siedzę, myślę, nie. No nie, no to głupie, to mał chyba, nie? No, jakiś clickbait, nie, no kto by to robił? No. Nie, książkę poczytam. Co mam? Olgę Tokarczuk. Okazuje się, że w Ryanairze to nie działa. Tam dostałem wpierdol. To jest ich patent. No, 100% skuteczny. Do końca lotu się nikt nie odezwał. Jak? Nawet dzieci morda w kubę. Byłem pod wrażeniem trochę. Ale widzicie, czasami warto spotkać komika na pokładzie samolotu, tylko konkretnie jednego komika, Rowana Atkinsona. Kojarzycie? Kto to jest? Mr Bean, dokładnie, Jaś Fasola. Wszyscy mu tak mówią, nie? Jestem pewien, że i matka, i żona też. Jaś Fasola! Obiad, kurwa! Ale widzicie, ten koleś, no, to jest kultowa rola. To jest jeden z tych aktorów, co nie mógłby zagrać żadnej roli w filmie Pasja. Lubię ten żart. Można go długo rozkminiać, nie? Bo w tym filmie jest bardzo dużo ról, on by każdą dojebał. Nawet jakiś epizod mu dać. No, samotny strażnik przy grobie. Inny film od razu. Ale widzicie, ten koleś, poza tą swoją kultową rolą, ma też życiorys. I się okazuje, to jest bardzo ciekawe, on w prawdziwym życiu jest bohaterem. To, co teraz powiem, to jest prawdziwa historia, możecie sobie sprawdzić. On kiedyś uratował samolot. Leciał samolotem, pilot miał zawał serca, ktoś musiał przyjąć stery, padło na niego, na Rowana Atkinsona. Zrobił to, chociaż nigdy wcześniej nie pilotował samolotu. Usiadł w siedzeniu pilota, włożył słuchawki, słuchał wskazówek zwierzy kontrolnej, posadził maszynę, uratował masę ludzi. Kurwa bohater. Nikt się nie spodziewał, on to zrobił. Wyobraźcie sobie w ogóle, co by było, jakbyście wy byli na pokładzie tego samolotu, nie? Siedzicie, lecicie, nagle wychodzi zesrana stewardessa. Przepraszam, Jezus Maria, czy jest tu ktoś, kto umie pilotować samolot? Wy się rozglądacie, a tu siedzi kurwa Jaś Fasola. No kurwa, wszyscy umrzemy. Jeszcze sobie wyobraźcie, jak sadza na siedzeniu drugiego pilota, tego misia. Nie, podróże są fajne, ale ja mam takiego kumpla, który uważa, że najlepiej się podróżuje, nie ruszając się z miejsca. Lubi po prostu przyćpać w chuj. I zapowiadał mnie dzisiaj. Nie, naprawdę, Michał jest wspaniałym kolegą, doskonałym komikiem, ale nie zdałby tych nowych testów na narkotyki. Nie wiem, czy wiecie właśnie, są nowe testy policyjne na trawę. Polegają na tym, że wkładają wam jakiś papierek pod język i wiedzą, że jaraliście, jak go zeżrecie. Bardzo tani test. Ale niezawodny podobny. No. Komenda wojewódzka podobno 4 ryzy zamówiła już. Nie, naprawdę, Michał jest super chłopak, tylko kurde wiecie jak to działa, no. Normalnie jak człowiek się zjara, to albo idzie spać, albo nie wiem, bardziej kreatywny, zabawny i jemu się psychopata włączy. Jak on się zjara, siada na imprezie gdzieś w kącie, z dala od innych ludzi i nie gada z nimi, tylko patrzy im na uszy. To jest prawdziwa rzecz. Siedzi, patrzy na uszy jak pojeb i ma minę jakby poznawał tajniki wszechświata. No ja byłem zafascynowany. Jak widziałem ostatnio to zjawisko, stwierdziłem, kurde, muszę je zbadać. Przychodzę do Kutka, pytam, o chuj ci chodzi z tymi uszami? Ten mówi, nie zrozumiesz. Mówię, stary, spróbuj mnie. Nie, musiałbyś się zjarać. I namówił. I zjarałem się w celach badawczych, rzecz jasna. Usiadłem koło niego i oprowadzał mnie po świecie uszu. Był moim przewodnikiem. I tak mi opowiadał, o, patrz na tego skurwysyna. Patrz, jakie ma tłuste uszyska. Cały jest tłusty. Można po uszach poznać człowieka. Spójrz na tego, jakie ma czerwone. Ktoś go obgaduje. Kurwa, my. Ja ostatnio zrobiłem przegląd wszystkich moich nałogów i naprawdę doszedłem do ciekawych wniosków. Nałogi są złe. Nie, naprawdę, bo ja mam sporo nałogów, wiecie co o tym mówią. Ja, 1 nałóg już to problem, 2 to tragedia, ale 30 to pomysł na miesiąc. Tylko trzeba uszeregować, nie? Żeby się 2 chujowe nie powtarzały dzień w dzień. I tak zacząłem myśleć, który nałóg gorszy od którego i doszedłem do dziwnych wniosków. No na przykład alkohol to gówno straszne. Jakbym nie wybierał kryteriów, alkohol jest paskudny. Boże, jakie to ma skutki uboczne. My się kurwa trujemy tym gównem, a wszyscy chleją. Ja ostatnio się zachlałem straszliwie, budzę się, patrzę, kurwa jest źle. Wyskoczyły mi plamy wątrobowe na stopach. Więc budzę Kutkę. Mówię, Kutek, ratunku, zachlałem się za bardzo, patrz co się kurwa wydarzyło, mam jebane plamy wątrobowe na stopach. Ten mówi, uspokój się debilu, wczoraj winem żygałeś. Ja już karetkę chciałem wzywać. A mieliście kiedyś tak, że idziecie spać do znajomych i żeby nie było, że przychodzicie z pustymi rękami, to kupujecie takie wkupne winko, takie winko, prezent dla gospodarza, już tutaj wiadomo, jest opłacony pobyt, można spać i macie taką cichą nadzieję, że zanim pójdziecie spać, to jeszcze te winko wszyscy razem sobie opierdolicie. A jak przychodzicie, to oni je kurwa chowają do szafki i idą spać. A wy siedzicie kurwa sami i wiecie, gdzie jest winko? I sami je opierdalacie? I jeszcze ujebaliście nową kanapę. Ja tak nigdy nie miałem. Nie kurde, miałem tak ostatnio. Czułem się jak śmieć, to było okropne. Oczywiście następnego dnia od razu poszedłem do sklepu kupić im drugie. Następnego dnia też u nich spałem. Alkohol jest zły, bo jest niepozorny. To jest moim zdaniem najgorszy każdy nałóg, jak jest niepozorny. Drugim najgorszym nałogiem po alkoholu są gry na telefon. To jest takie gówno niepozorne właśnie, bo wiecie jak to działa. Odpalacie taką grę i sobie myślicie, to proste. A potem siedzisz godzinę w kiblu z brudną dupą. Wszyscy tam byli. Wszyscy, tak. Ja wiem o co chodzi. Tak, tu jest papier, tak. A tu 2 balony tylko w rządek, tak. O, Candy Crush będzie, po godzinie już nie trzeba dupy w ogóle podciąć. Straszne gówno. Naprawdę, przejrzałem te nałogi, wyszło mi, że trawa nie jest taka zła. Tylko te okazjonalne fazy z uszami. A reszta? Zobaczcie, jakby trawa była legalna, jakby można ją było w kiosku kupić, to jakie by były ostrzeżenia na paczkach z trawą od ministra zdrowia? Nie pal, bo zaśniesz, kurwa. Palenie zabija, chęć noszenia spodni. Marihuana główną przyczyną wpierdalania po 23. I takie zdjęcie z zaćpanym Makłowiczem. Właśnie, bo musiałyby być zdjęcia, nie? Tak jak na fajkach jest zawsze zdjęcie, ostrzeżenie, dowolna część ciała i krwawi. Po trawie nic nie krwawi. To jakie dać zdjęcie? Mam 2 pomysły. Pierwszy z nich to pizza hawajska. I podpis. Będzie ci smakowało. O kurwa, już, od razu. Narkomania 100% w dół. Drugi pomysł to ja, po prostu. Wszystkie moje decyzje. Odzieżowe. Ja nie wiem, o chuj mi chodzi z tą marynarką, naprawdę. Nie mam kurwa pojęcia. Koszulka w łupież, ja pierdolę, no. To w ogóle kurwa nie wiem, co to jest. Ja mam uraz do fryzjerów, to wiecie. A to od zawsze było. Bo ja chodzę, oni mi każą zdjąć okulary, a potem pytają, czy dobrze ścinają. Tyle. Potem wychodzę, kto cię tak opierdolił? Nie wiem, nie widziałem! I najgorszy problem, decyzje żywieniowe. Jakby trzeba być świadomym swoich wad. Ja wiem, że jestem gruby. Ważne, że z tym nie afiszuję, nie? Tego nie rozumiem. Ludzie się afiszują z wadami czasami. Ja mam taką przyjaciółkę, koleżankę. W zasadzie tylko na Facebooku się znamy. I ona pracuje w Szlachta nie pracuje. Kojarzycie. Popularny pracodawca. W całej Polsce filię ma. Ja jednak znam trochę tę dziewczynę i się zastanawiałem, co ty masz kurwa wspólnego ze Szlachtą? Gdzie Szlachta? Gdzie ta nić? O co chodzi? I stwierdziłem po namyśle, że jest faktycznie jedna rzecz, która ją ze Szlachtą łączy. Chłop ją utrzymuje. Co to kurwa za tytułowanie? Skąd to się bierze nagle? Jaśnie oświecona, caryca Karyna, kurwa? herbu Żabka Biedronka? Niezatrudniona, beneficjentka 7 królestw, matka Brianów, kurwa. Stoi na czele armii nieskalanych pracą, a liczba ich 500+. Kurwa. Co to jest? A to zawsze było. Pamiętam, byłem w podstawówce, była taka Marcysia. Przychodziła zawsze na lekcję spóźniona i zawsze jak pani pytała, czemu się spóźniłaś, Marcysiu? Marcysia odpowiadała, a księżniczka nie wstaje przed południem. Jedna odpowiedź, kurwa. Jedna odpowiedź, całą 5. klasę. A my z kumplami w ostatniej ławce, ty kurwo! Dalej mnie to wkurwia. Ja pierdolę, co to trzeba mieć we łbie? Jakby takie argumenty w sądzie działały? Co ma oskarżony na swoją obronę? Król się nie musi tłumaczyć. No nie! Się coś odjebało, trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Ludzie to widzą. Ja mam takiego kumpla. On ma taki koper tutaj. Taki podsiadło przed idolem. Wiecie, o co chodzi. Ja go spotykam ostatnio na ulicy, a patrzę, a w tym koprze mu tu wyskoczył taki zawodnik. Siedzi żołnierz w okopie. Mu się od hełmu słońce odbija. Przyciąga spojrzenia snajperów. Nie? I on coś mówi do mnie, ja go nie słucham, bo to rusza się teraz. Nie? Pulsuje. Chodzi góra, dół, ja tak myślę, kurwa, zaraz wybuchnie. Już się zastanawiałem, gdzie się schować, kim zasłonić. Ten gada. Już się chciało tego borowika z tej ściółki wykręcić do koszyka. I nagle przychodzi jego dziewczyna i mówi, cześć kochanie, i prosto w tego pryszczola go... Aaaa! Kurwa, to okropne było! Ja pierdolę! Ale ja rozszyfrowałem od razu, ja mówię, nie, ty nie jesteś prawdziwą kobietą. Żadna prawdziwa kobieta by tego nie zrobiła z własnej woli. Ty jesteś, kurwa, ruskim szpiegiem. Ja wiem, co u niej się we łbie działo w tym momencie. Ona sobie myślała, no, Natasza, kurwa, musisz to zrobić, bo się przykrywka spali. Ja pierdolę, Natasza, wszyscy patrzą, kurwa, Putin nie wybacza, Natasza, naprawdę, to albo gułak, Natasza, kurwa, naprawdę, to nie jest prysz, to coś miłego, to czoło Lenina. Okropne! Pryszcza się tak można pozbyć, ten z nim biega jak z medalem. Ja pierdolę. Jak się postarasz, to i z zalety wadę zrobisz, naprawdę. Ja mam taką koleżankę, Iwona się nazywa, lubi koty i weganizm. Niegroźne. Tak mi się wydawało, że niegroźne. Przyszedłem do niej na imprezę. Jak zwykle na imprezie szukam alkoholu, lodu do niego. Zaglądam do zamrażarki, a tam, kurwa, martwe myszy. Na jarmużu. Nie wiem, o co chodzi, woła mi Iwonę, ta przychodzi. A, tak, martwe myszy, tak. Chodzimy do sklepów zoologicznych, kupujemy dla kotów smakołyki. Znaczy, do kotów tego nie sprzedają, to do karmienia węży, ale kot też wpierdoli. Chcesz zobaczyć? I wyjmuję, kurwa, taki czteropak. Są 4 zmrożone myszy. To trzeba było tak pierdolnąć o zlew, żeby się odjebała jedna. Wyjmuję ją za ogon, nagle się z dupy kot pojawia, nie było go. Chodzi jej między nogami, wydaje dziwne dźwięki. Chce tę mysz, ale to jest zamrożona mysz, nie do tego kotu. To co robi? Do mikrofali, kurwa. Żebyś wiedział, wjebała do mikrofali. To jest dobry moment, żeby powiedzieć, to była impreza urodzinowa, tam było 5 osób w tej kuchni i nagle wszyscy, jak jeden mąż. Co tu się odpierdala? A ta myszka w tej mikrofali. No kurwa, jak taki chomik, tylko w poziomie. I zaczyna się zapach. Tak, takie stare pierogi, kurwa. I wszyscy, fuj, Iwona, co ty robisz? A Iwona się uśmiecha z tym posranym wegańskim uśmiechem i mówi, co? Śmierdzi wam mięsko? Jakby się skończyło w tym momencie, to by wygrała jeszcze. Ale w tym momencie z mikrofali słychać takie głośne pff. Teraz już wszyscy spierdalają. Ja tylko zostałem. Zostałem, patrzę na to. Patrzę, kurwa, na te mikrofale. I tak myślę, ja pierdolę. Na tym gównie to ja w seksie dojadę do 10 minut. To jest właśnie moja największa wada. Ja jestem jebnięty po prostu. Ja jestem popierdolony. I potrafię bardzo dużo rzeczy spierdolić w bardzo krótkim czasie. Ostatnio rozbiłem telefon. Poszedłem do takiego serwisu, gdzie wymieniają wyświetlacze i wychodząc z tego serwisu upuściłem telefon, rozbiłem wyświetlacz. To był trudny moment dla mnie. Musiałem zabrać to z ziemi. wrócić do serwisu, położyć to na ladzie i spojrzeć facetowi w oczy. Pyta, jak to jest możliwe, kurwa? Nie wiedziałem, co powiedzieć, to mówię... Kocham pana! Wstydu nie uniknąłem, ale zniżkę dałem. I jeszcze mam jeden problem, ale to może też to macie, bo to jest popularne. Ja mieszkam na drugim piętrze w bloku. I zawsze jak wychodzę z domu, zamykam drzwi, już na parterze nie pamiętam, czy zamknąłem. To jest standard. I żona mi powiedziała, a widzisz, to jest normalne, każdy to ma, bo to jest taka czynność rutynowa, to mózg robi codziennie, więc nie zapisuje. Ale jest opcja, żeby mózg oszukać. Wystarczy po prostu, zamykając drzwi, zrobić coś nietypowego. To teraz zamykam drzwi w ten sposób. I powiem. Sąsiad ze mną przestał rozmawiać, ale pamiętam. I ostatnio wracam do domu, patrzę, winda się zamyka, wsiadłem do windy, a tu sąsiad. Mówię, dzień dobry, sąsiedzie. Nic. Nic, jakby mnie nie było. Znalazł sobie, kurwa, róg windy do patrzenia. Tam patrzy, na mnie nie. Przyszedł mi do głowy bardzo zły pomysł. I też sobie znalazłem róg windy do patrzenia, drugi. I zaczynam, bardzo powoli. On już jest zesrany. Już coś pociekło, ewidentnie. Ja się dopiero rozkręcę. I teraz rączki wchodzą. On już wszystkie przyciski w tej windzie wciska. A przypominam, na drugie jedziemy. Drzwi się zaczynają otwierać, on na to czekał, ale ja też. I spierdala po korytarzu, a ja za nim. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak spierdalał. Ale historia też ma pozytywne zakończenie, bo od tego czasu sąsiad również zawsze pamięta, żeby drzwi zamknąć. Kurde, teraz cała klatka zamyka. Naprawdę. Nie było kradzieży od stycznia u nas. Ja lubię takie nieporozumienia, to zawsze jest komedia dobra, nie? Nawet jak ktoś coś odjebie w autobusie, sobie zapisuje. Kiedyś jechałem, jedzie facet, gada przez telefon i mówi: sama jesteś, kurwa, ale ja cię tak nie nazywam. Nie dość, że geniusz, to romantyk. Nie? Niesamowite. Jednak trzymam stronę faceta, bo on na pewno coś innego chciał powiedzieć. To mu się po prostu słowa tak źle ułożyły. Czasami tak jest. Czasami trudno się porozumieć z drugą stroną. Odbiorca, nadawca. Nie wiem, czy wiecie, co NASA odjebało ostatnio. NASA wysyłało w kosmos już ponad 40 sond kosmicznych z takimi informacjami dla kosmitów o naszym miejscu w Układzie Planetarnym. 40 sond. Oni dalej nie odpowiadają. Ciekawe, czy gdzieś w kosmosie jest rozmowa. O, stary, ale mnie wkurwia ta Ziemia. Naprawdę, kurwa, ma od nich 40 nieodebranych, wiesz? Ja myślę, że kluczowe jest to, co im wysyłamy. Bo w każdej sondzie, poza namiarami na nas, były też informacje o nas. Były zdjęcia. Był taki anatomiczny wizerunek ciała ludzkiego. Był ten człowiek Leonarda da Vinci. Więc z naszej perspektywy spoko. Tu jesteśmy, tak wyglądamy. No ale z perspektywy kosmitów to wysłaliśmy im, kurwa, nagie fotki. 40 razy! No kurwa, nic dziwnego, że siedzą cicho. To by było strasznie dziwne, jakby nagle pierwszą oznaką kontaktu ze strony pozaziemskiej cywilizacji był sądowy zakaz zbliżania się. Co za straszna myśl, co jeżeli Ziemia we wszechświecie jest jak twój stary w internecie? Co publikuje posta o treści sztuczna pochwa elektryczna, bo mu się Facebook z Googlem pomylił. Nie, zobaczcie, nawet jak kiedyś przylecą, to będzie bardzo niezręczna sytuacja. Wyobraźcie sobie, lądują w Białymstoku, czemu kurwa nie? Nie zawsze w Stanach muszą. Na rynku kościuszki, proszę bardzo, wybetonowane. Wychodzi kosmita, witajcie ziemianie. Czemu jesteście ubrani? Wy mówicie, normalnie chodzimy ubrani. To czemu wysłaliście zdjęcia, jak jesteście rozebrani? No nic, kurwa, nie wysyłaliśmy. O! To w takim razie niezręczna sytuacja. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi. Jak się w kosmos wysyła, to już w ogóle. Naprawdę, kurczę, to jest takie... Tak samo, jak ja muszę brać odpowiedzialność, jak ja coś mówię ze sceny. Bo wiecie, każdy może inaczej zrozumieć. Kiedyś po występie przychodzi typ i mówi: stary, ja mam kumpla, który jest niepełnosprawny, on by się nie śmiał z tych twoich żartów. Ja mówię, stary, nie mam żadnych żartów o niepełnosprawnych. A ten mówi, no, ale on i tak by się nie śmiał. Typ był głuchy, kurwa. Nawet moja własna matka przyszła kiedyś, posłuchała, potem mówi, o, ja nie lubię, jak mówisz chamskie, wulgarne żarty, bo nie tak cię wychowałem. Ale wygląda na to, że właśnie, kurwa, tak! Nie rozumiem. Akurat przypieprzanie się do przekleństw jest poniżej pasa, bo wszyscy przeklinamy, wiecie jak to działa. Można się tylko o intencje kłócić. Ja w zeszłym roku z żoną byliśmy na wakacjach w Karkonoszach. Tak, weszliśmy na Śnieżkę, to możliwe. Tam jest wyciąg. I siedzimy pod szczytem, nie? I koło nas taki wianuszek emerytek. Jedzą sobie kanapeczki, sielanka, a nagle ze szczytu schodzi zupełnie inna zwierzyna. Idą ziomeczkowie. Łatwo poznać, że to ziomeczkowie, bo mają taki język charakterystyczny, mają żywiołową dyskusję przy użyciu tylko jednego słowa. I tak idą i tak o kurwa, 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 kurwa. Chyba o autach gadali, nie? I przechodzą koło emerytek. Ja widzę, będzie starcie. Wstaje jedna z emerytek i tak mówi, to nie można ciszej przeklinać? Jeden ziomaczek się odwraca, mówi, to nie można, kurwa, stoperów do uszu włożyć, kurwa? Ta mówi, proszę nie być bezczelnym. Zatem mówi, nie bądź stara, kurwa! Ja już myślałem, że to koniec starcia, że pozamiatane, a wtedy wstaje najmniejsza z emerytek i mówi cicho, ale wyraźnie, obyś spadł, chuju. No to jest stara szkoła. To już nie przekleństwo, to klątwa. Co znaczyły te wszystkie rozcieńczone kurwy przy tym jednym precyzyjnym chuju? Ten chuj jak ze snajperki, tego ziomeczka po prostu. Takich chujów sobie życzę przez resztę życia. Poza tym ja jestem polonistą, jak ja przeklinam, to kurwa z intencją. Dziękuję. Jednej rzeczy sobie tylko wybaczyć nie mogę, że jak wiecie, mam żonę i już długo jesteśmy razem, te 11 lat i też się nie zawsze potrafimy dogadać. Też są jeszcze sytuacje. Ostatnio żona przychodzi i mówi, ej, nie chciałbyś się może poprzytulać? A ja mówię, no. A ona mówi, to chodź. I idziemy do łóżka i się trochę przytulamy i nawet się trochę całujemy, a potem ona wstaje i idzie. Ja leżę taki rozjebany na tym łóżku. Kurwa, chyba idę za nią. Zobaczymy, gdzie mnie ta droga zaprowadzi. Więc wstaję, idę, patrzę, ona w kuchni. Pytam, co ty robisz? Ona, obiad. Więc pytam, a seks gdzie? A ona mówi, nie, tak się chciałam tylko poprzytulać. No mi kurwa mózg zresetowało. Ja jej mówię, ty zdajesz sobie sprawę, jak my się przytulamy, u mnie w mózgu się zaczyna odliczanie? Ta rakieta wystartuje z tobą lub bez ciebie. I ja jeszcze jestem mściwy chuj. Więc jak następnym razem była okazja, był seks, ona po wszystkim chce się przytulić, a ja mówię, nie, ja się tylko ruchać chciałem. W tę stronę nie działa. Dziękuję wam bardzo serdecznie, Białystok. Byliście zajebiści. Dziękuję bardzo. Ja przyszedłem się pochwalić, bo ja będę niedługo bogaty. No, dorobię się na własnym browarze. Wymyśliłem markę piwa idealną dla prawdziwych Polaków. Nazwę ją Nie jestem rasistą, ale... Na samym końcu świata otwierasz browar, skręcasz następnego bata. Z całego tego gówna i tak by nie wyszło nic, pozostaje tylko flaszka i ten dojebany pij. No, to się czasem zdarza.